Przed rozpoczęciem odcinka trzeciego warto wspomnieć o dodatkowych ciekawostkach ze Spyro 1. A więc, w wersji japońskiej gry w hubach i poziomach porozrzucane są tabliczki. Kiedy wejdziemy z nimi w interakcję, dostaniemy jakieś tutorialowe rzeczy w ramach przypomnienia. W grze można od czasu do czasu znaleźć dodatkowe zielone jajka ze skrzydełkami. Jest to ekskluzyw w wersji japońskiej. Kiedy podłączymy Pocket Station pod japońskie PlayStation 1, to odpali się minigierka, w której możemy zajmować się ważkami, karmić je, dbać o nie itd. itd. Ostatnią ciekawostką jest to, że Spyro w wersji japońskiej nazywa się Ripto, co jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Hello wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Tym razem okularki się trochę zmieniły. I witam was w Magic Crafters. A tak serio to halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, witam was w następnej sesji. Zagrajmy w Spyro the Dragon lub Spyro 1. Kontynuujemy przygody naszego młodego, fioletowego smoka, J.K. Longa. Chyba tak to szło, co nie? Czy to jednak tak nie szło? I oczywiście nagrywam to wszystko jednego dnia, tak więc prawdopodobnie ten świat sobie też zrobimy dzisiaj, bo Magic Crafter jest stosunkowo krótkim światem, więc myślę, że możemy go sobie od razu zrobić, czemu by nie? Trzeci świat to taki dosyć krótkawy, więc głupio byłoby go ominąć, a mam jeszcze trochę sił, żeby zabrać się za ten świat. Alpine Ridge, to sobie zostawimy na później. I co? Posłuchajcie sobie soundtracku z Magic Crafters. Tak jak poprzednim razem wam mówiłem, tak też się powtórzę. Generalnie to jest świat, ostatni świat, w którym będziemy zbierać smocze jajka. I tylko tyle. To nie jest ostatni świat w grze, żeby nie było. Światów mamy 6, a to jest trzeci, więc mamy połowę gry tak na dobrą sprawę już za sobą. Oj, przy okazji żyćko. Super. 24. Jak miło. Trzeba będzie zaraz w ogóle oksy zmienić. Tak myślę, że zmienię sobie na moje standardowe. Ale chciałem się pochwalić, że mam okulary przeciwsłoneczne. Co z tego, że już tym się chwaliłem dawno, dawno, dawno temu, ale no. Zawsze miło jest się po raz kolejny pochwalić. Chwali pięta. No wiem, że ze mnie jest chwali pięta, to prawda. Ta trzeba się rozpędzić. Oj, subcia, o to chodziło. Ej, mamy kluczyk. To też chciałem ogarnąć od razu. O, i tutaj też takie koziołki sobie latają tu i ówdzie. Więc teraz lecimy skrzynkę otwierać, która była w tej jaskini. Sami pamiętacie w sumie gdzie. Myślę, że pamiętacie. Myślę, że nie trzeba przypominać takich rzeczy. Dokładnie tak, tutaj była ta skrzynka. Dobra. Zmieniamy okulary. Koniec tego dobrego. Fajnie było, ale się skończyło. Trzeba tutaj moje gamingowe okulary włożyć na twarz. I let's go. Patrzymy, co tu się dalej dzieje. Może z kimś w interakcję wejdziemy. A na bank wejdziemy z kimś w interakcję. Bo mamy jeszcze dwóch smoków. Xantor! When you see arrows like these, you can charge along with them to begin a supercharge. Supercharge? Excellent. Go ahead, try it. On tu wspominał o supercharge, czyli o
tych tutaj paskach. W ogóle, jak zauważyliście, uroki po raz kolejny PlayStation 1 zrobiły swoje, czyli zamroziły się te paski z jakiegoś powodu. Boldar! This portal leads to a special place where you can learn to fly. I remember when I was a young dragon earning my wings. Learn to fly. Got it. Ale Spyro się brzydko zachowuje. Tutaj stary dziad chciał ci opowiedzieć jakąś historię, a ty go skipujesz. Chamsko. Bardzo nieładnie. No ten po prostu starszy smok tłumaczył nam, że no, ten, jak to się mówi, portal zabiera cię do poziom lotniczy. A Spyro takie, ten, portal lotniczy, poziom lotniczy, zapamiętałem. I tyle, nie? Dobra, Wizard Peak, zrobimy sobie na początku. Tutaj na dole będzie japońska nazwa. I lecimy z koksem. Nic tutaj po nas, musimy ogarniać tutaj, grać i jeszcze raz grać. W niektórych wersjach demonstracyjnych zamiast motywu tego poziomu to leci muzyka z Artisans oraz w portalu kończącym poziom unosi się klejnot, który jest w stanie wliczyć się w total zebranych klejnotów. I komentować, co się dzieje. To jest jeden z moich też ulubionych poziomów, aczkolwiek nie będę ukrywał, że w tym poziomie miałem delikatny problem. Chociażby z tymi, kurde, yetimi. Z tymi yeti miałem problem. Może tak to ujmę, bo to bardzo dziwnie brzmiało, co przed chwilą powiedziałem. I z tymi czarodziejami, co tam rzucali czar na te yeti. O, i z tymi tupkami też miałem problem. Za młodu. Jak byłem bardzo mały. I z jakiegoś powodu też miałem problem taki, że ja nigdy nie potrafiłem od razu tego poziomu na 100% zrobić, ale teraz myślę, że jest na to czas i miejsce, żeby zrobić od razu ten poziom na 100%, tak więc let's go! A tak ogólnie to jest mega w porządku ten poziom, bardzo lubię, szanuję i w ogóle pierwszy raz robię, znaczy pierwszy raz, już jakiś czas temu tak robiłem też ten poziom, że zamiast lecieć z tą sekcją na sam koniec, to ja robię na samym początku. Na samym początku dosłownie robię tę sekcję, gdzie zawsze jak robiłem V1 i grałem za pierwszym razem, no to ta sekcja, którą teraz widzicie, robiłem zawsze na samym końcu, jak już miałem wracać i nadrabiać te wszystkie klejnoty. Dobra, jedna strona wyczyszczona, teraz czas na drugą. Pomidor! Ale jaka druga strona? Co ty gadasz za farmazony, człowieku? A no jest druga strona, patrzcie, widzicie? Tu na przykład. Nie wiem, czy wy zdaliście... Nie wiem, czy wy sobie zdawaliście z tego sprawę, że coś takiego jest, ale no... Myślę, że teraz już na pewno sobie zdajecie sprawę, że coś takiego istnieje. I propos smoka, który tam mówił nam o Supercharge, to właśnie tutaj będziemy mieli debiut Supercharge, którym będziemy musieli się umieć posługiwać. Więc no, mamy z dziepką mówiąc przesrane. Ale teraz czas zagadać do pierwszego smoka. Jarvis! Welcome to Wizard Peaks. This is my favorite supercharge spot. Use it to bash those wizards. Dokładnie tak. A kiedyś tutaj w ogóle nie doleciałem i tak, kurde, płakałem, że to się w głowie nie mieści, dosłownie. To się autentycznie w głowie nie mieści się, jak ja, kurde, zleciałem stąd i ryczałem. W ogóle ten złodziejaszek jest zbugowany, ale myślę, że się domyśliście, dlaczego jest zbugowany. Bo on nawet nie miałby możliwości tutaj się poruszać. Tutaj jest za cienki teren, żeby się poruszać. Ale ci czarodziejowie to są po prostu takie, kurde, dupki nie z tej ziemi, że to się w głowie nie mieści. O, tu jeszcze przy okazji mamy klejnoty, które bym zapomniał. A kiedyś zapomniałem tak te klejnoty i powiem wam szczerze, że
No nie było mi do śmiechu, jak się dowiedziałem, że tutaj klejnoty zostawiłem. Autentycznie nie było mi do śmiechu. Naprawdę nie było mi do śmiechu. Nie! Kurwa! Tak to powinienem zrobić za pierwszym razem, a nie za drugim. Ale wstyd trochę, powiem wam szczerze. Jeszcze bym, kurde, się spierdolił na dół. Ale to by było zabawne dla co po niektórych, prawda? Prawda? Byłoby to zabawne, prawda? No powiedzcie, że byłoby to zabawne, no. Dawajcie. I teraz lecimy do góry. Ale ładnie go dojechałem. Kiedyś udało mi się tak skipnąć trochę cutscenkę zdobywania tego jaja. I go tak capnąłem, że po prostu... Bo wpadłem w tym samym czasie też do wody i się przez to cutscenka zbugowała i się nie wyświetliła do końca. O, elegancko. Lucas! Listen carefully, Spyro. There's a secret area in the artisan home. It is at the waterfall. Try jumping on the stones there. Artisan home? Waterfall? Sounds good! Jeśli ominęliście w Artisans poziom lotniczy, no to tutaj mieliście właśnie podpowiedź co do tego, że trzeba skakać po tych kamiennych platformach. Wtedy, jak odpowiedni szyfr ogarniemy, no to odblokujemy poziom lotniczy. Rozumiecie teraz, co nie? A sobie przy okazji tych gnojków dojadę. Tak. Tak dla zasady ich dojadę. Przy okazji zobaczę, czy tamci z tyłu się zespawnili, bo jeżeli tak, to nadrabiam sobie żyćko. Nie, nie zespawnili się, więc... Ha im w D! Hexus! Thank you for releasing me! No można i tak, można mieć w sumie wyjebane i powiedzieć tylko krótkie zdanie, no też prawda. Wychodzimy stąd. Dziękuję za uwagę, poziom jak najbardziej zaliczony w 13 minut, więc całkiem sporo, bardzo krótki poziom sobie wybrałem na początek. Swoją drogą możecie podzielić się, nie wiem, wspomnieniami z tym poziomem, bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście to zrobili. Bo jestem ciekaw, czy mieliście jakieś fajne lub brzydkie wspomnienia z tym poziomem. 25 żyć, super. No, niestety orby same wylatują. No i mamy 26 życie, super. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. To co? High Caves chyba, nie? Ale zanim zaczniemy, to szybki saveik. Szybki zapis i lecimy z koksem. High Caves, jeden z moich też ulubionych poziomów. To na dole będzie japońska nazwa. I zobaczmy, co ten poziom w sobie skrywa. W wersji NTSC-J lub po prostu japońskiej, smok o imieniu Cyrus jest koloru miętowo-zielonego, a w wersji PAL jest on koloru żółtego. W kilku prototypowych wersjach High Caves wykorzystywał muzykę z poziomu Stonehill. Pierwotnie wróżki na tym poziomie miały troszkę inne zastosowanie. Mianowicie zamiast swojej normalnej umiejętności całowania Spyro, po czym ten robił się czerwony i gniótł cholerne pająki, to one powodowały, że wszystkie pająki kurczyły się do bardzo niskich rozmiarów. I pewnie się teraz spytacie, dlaczego nie leciała muzyka podczas przedstawiania ciekawostek. Otóż ostatnią ciekawostką jest to, iż High Caves ma tak naprawdę dwa soundtracki. Jeden jest z wersji amerykańskiej, czyli ten.
drugi jest z wersji europejskiej, czyli ten. Teraz do wyboru do koloru, który wam się bardziej podobał. Ale to było kurwa żałosne, ja pierdolę. No, teraz jest gitara. Pewnie się zapytacie, dlaczego ja tak cicho byłem, bo chciałem, żebyście posłuchali sobie tego pięknego soundtracku. Ogólnie w wersji amerykańskiej taka mini ciekawostka, leciałby tutaj zupełnie inny soundtrack. Tak więc bierzcie to pod uwagę. I teraz musimy tych gnojków wztrącić. Ogólnie kiedyś jak byłem mały, to nie bardzo wiedziałem, jak mam ich strącić i myślałem, że w ogóle trzeba ich z jakiejś armaty czy coś pocisnąć. A potem się okazało, że jednak trzeba w nich po prostu wlecieć. A ja często też ześlizgiwałem się, bo te platformy są, jak sami widzieliście, ruchome. Aha! I w tej sekcji, która tutaj jest, w ogóle nie zginiecie. Wiecie dlaczego? Zaraz wam pokażę. Też taka mini ciekawostka numer 2. Zaraz wam pokażę, dlaczego w tym poziomie nie zginiecie nigdy. Nigdy! A przynajmniej w tej sekcji, w której teraz jestem. Ale to za chwilkę, bo najpierw tutaj ważniejsze rzeczy mamy do robienia. I przy okazji exit, widzicie? Sami widzicie, jakie to są długie poziomy w tym Spyro 1. A teraz patrzcie na to. Spadłem! O! Wróżki nas uratowały. Widzicie? I teraz ten supercharged będzie mógł nam pomóc rozwalić jeszcze jednego przeciwnika w tym poziomie. O, tego tutaj. Wypadł z baru! Nie tak to miało wyglądać. Uciekaj od niego, Spyro. Bo to jest pająk dla osób niewiedzących. Tak, tak tutaj jest pająk w Spyro... jedynce wygląda. I mamy teraz specjalną wróżkę, która jak nam da buzi buzi, to teraz Spyro się zakochał i może na hita brać te pająki, widzicie? Zawsze lubiłem ten motyw w pierwszym Spyro, jeżeli chodzi o pajajajonki. No nie! Won ode mnie, paszczurze jeden. Masz kurde mordę jak otwieracz do konserw. Tyle mam ci do powiedzenia, śmieciu. Thank you.
Dobra, jestem z powrotem. Na czym to ja skończyłem? A! Miałem wlecieć w tego pająka. Bo tam jeszcze na samym początku był pająk, którego trzeba troszeczkę skrócić, bo sobie na za dużo pozwala. O właśnie, tego trzeba było skrócić, bo on sobie na za dużo pozwalał. Teraz możemy przedostać się tam. O, tam. Ja wam zaraz pokażę, gdzie. W ogóle w becie Spyro 1 tutaj nie było supercharge'u, tylko była wróżka, która cię miała smoknąć. Taka ciekawostka mini. A przynajmniej tak mi się wydaje, że była tutaj wróżka, która miała cię smoknąć. Nikt inny poza tym. I kiedyś miałem problemy z przedostaniem się tutaj, ale teraz już nie mam. Tylko co jedynie miałem małą wtopkę. Ale teraz to już z górki, tak na dobrą sprawę. Już mało nam zostało. Tak naprawdę tylko dwa nam poziomy zostały. I boss. I trzeci świat zaliczony będzie. Tak więc, no naprawdę dużo tutaj jest do roboty, no. Gra teraz się będzie rozkręcać w... O! I przy okazji mi się zbugowała taka scenka, o czym wam wspominałem poprzednim razem. To w sumie poprzednim razem, no w tej sesji nawet chyba o tym mówiłem. No, w tej sesji mówię. Widzicie, już nawet tracę rachubę czasu, kiedy ja co mówię. Dobra, więc tak, teraz trzeba przedostać się tutaj. No, więc tak jak wspominałem wcześniej, dużo nam nie zostało. W zasadzie to dzisiaj będziemy mieli już połowę gry za sobą. Zaczęliśmy dopiero grę, już mamy ponad ponad połowę. Połowę będziemy mieli. Dobra, gdzie jest piątka teraz? Gdzieś piątka się zgubiła. Gdzie klejnot o wartości 5 zł, ja się pytam. Gdzieś piątkę zgubiłem. Gdzie jest klejnocik o wartości 5 zł? Ale ładne księżyce tutaj były. O, to jest ta piątka. Magiczna. Dobra, teraz można gadać ze smokami. Co będą mieli mądrego do powiedzenia? Ajax, jak ten płyn. I hate those bugs. When I become big and strong, like you, I'll squash them all. Until then, remember that supercharge makes you invincible. To nieźle, kurde. Smok zgasił Spyro. Ten to do niego odnośnie tego, że o, ale ty jesteś wielki, potężny. Powiedz, daj mi jakieś, nie wiem, wskazówki, jak mam być taki duży. A on takie, no, super charge jest zajebisty. Trzymaj się, Spyro. Kedrick. Try combining supercharge with jumping and gliding and really explore the high caves. No, mamy już połowę w ogóle smoków uratowanych. Bo ogólnie, tak jak wcześniej wspomniałem, w pierwszej sesji 80 smoków jest na całą grę, a my mamy 40 już uratowanych, tak więc no równo połowę mamy już uratowaną smoków.
I teraz ostatniego musimy uratować smoka, który czai się na początku poziomu. Cyrus. Please do something about these green druids. They insist on moving everything in sight. No, nic mądrego nie powiedział. Znaczy, nie no, mówią mądre rzeczy w sumie. Dobra, nie hejtujmy ich już aż tak. 47%, super. Możemy stąd spadać. Możemy stąd serio spadać. I kurczę pieczone. Zrobię sobie teraz krótką przerwę. Naładuję baterię i zaraz się z wami widzę. Jak naładuję baterię oczywiście. Nawet sekundka. Witam ponownie po przerwie. Mamy godzinę 20 tego samego dnia. I słuchajcie, lecimy z Koksem. Alpine Ridge. Tu macie na dole japońską nazwę tego poziomu. I to jest poziom, który powinniśmy zrobić od razu. W prototypie z czerwca 1998 roku ten poziom nazywa się Alpine Cliffs. I zamiast muzyki z tego poziomu leci soundtrack z Teres Village. Od razu po przyjściu tutaj do Magic Crafters, ale no stwierdziłem, że sobie ten poziom na koniec zostawię. Bardzo lubię ten poziom ogólnie. Nostalgiczny jest dla mnie, plus nie był on nigdy dla mnie jakoś szczególnie trudny, chociaż jest jedna sekcja, która mnie troszeczkę drażniła za dzieciaka, to mogę przyznać. I zaraz ta sekcja w zasadzie będzie. Zaraz ta section będzie. I ja wam powiem, dlaczego mnie drażniła. Głupi czarodziej. No, na początku miałem problem z tym czarodziejem za dzieciaka, bo on zawsze robił tak, tak synchronizował te swoje czary mary, że ja zlatywałem w dół i wtedy był, no... No było kiepsko, słabo bym powiedział. Dobra, i teraz tak. Idziemy sobie tutaj. Smoka zaraz sobie uratujemy. W sumie to możemy nawet teraz. Co masz nam mądrego do powiedzenia, Zane? Spyro, you're not afraid of those big, noisy, gigantic, awful beasts, are you? Of course not. I didn't think so. Chciał być śmieszny, ale nie wyszło. Dobra, dobra, nie będę już powtarzał tego komentarza, bo... zaraz będzie, że ale ty się powtarzasz. Nie powtarzam się. Po prostu sobie jaja robię, bo mam dobry humor i korzystam z tego, że mam dobry humor. Lepiej chyba, żebym miał dobry humor, niż żebym był ciągle zdenerwowany, no nie? Ale fakt, do tej sekcji też miałem problemy, żeby się dostać za dzieciaka. No teraz, jak widzicie, nie sprawia mi to żaden problem. Wręcz przeciwnie, jest to dosyć proste. I ta sekcja, o Jezus Maria. To dopiero była padaka za dzieciaka. Dobra, nie będę w sumie tak mówił, bo zaraz się okaże, że będę zwracał się jak Axel retroarchiwizacja. Ale jak chcecie, możecie sobie teraz posłuchać soundtracku tego poziomu, ponieważ jest on naprawdę bardzo w porządku. Ja pierdzielę! Ej, ja myślałem, że ja się nie przycisnę, nie? Jak ja bym się nie przycisnął, to o Jezu, ale on byłby zwyzywany, nie? Oj! Wtedy to by się skończył dzień dziecka dla kogoś tutaj. I w ogóle ładne wodospady tutaj są, bardzo mi się one podobają, bardzo są klimatycznie ogarnięte. Kurde, czarodzieje pieprzeni od 7 boleści. Niezgadne, będzie thank you for releasing me, prawda? Oh, thank you for releasing me. Skąd ja to wiedziałem? No skąd ja to wiedziałem? Autentycznie, jak oni by tylko, jak oni zaczną gadać thank you for releasing me, to ja chyba zacznę ich skipować, no bo to trochę szkoda naszego czasu. Człowiek się łudzi, że on coś mądrego powie, coś naprawdę wartościowego, a on ci tylko podziękuje za uratowanie, nic więcej.
Nie powiem żadnej głębszej myśli na zasadzie: słuchaj no, Spyro, wstałem dzisiaj lewą nogą, mam ochotę pomalować sobie ścianę, ale nie wiem na jaki kolor, może na kolor różowy, a może na kolor żółty, nie wiem, doradzisz mi coś? Jak on by takie coś powiedział, to ojejku, to byłoby szanowane w opór, a tak to dajcie spokój. Szkoda strzępić ryja na takiego kurde gagatka, na takiego cymbała. Xander! Great work, Spyro. If you keep this up, you'll learn all the tricks of the magic crafter world. Pozdrawiam cię, Michał. Raczej nie wiem w sumie, czy ty będziesz oglądał Spyro, ale jeżeli oglądasz, to cię bardzo serdecznie pozdrawiam, bo widziałem, że jesteś offline. Postanowiłeś się odłączyć od rzeczywistości. Ta jaskinia, ta w zasadzie mini jaskinia też jest całkiem fajna. Urocze to jest miejsce. No i pozbieram tutaj moje klejnociki. W ogóle bardzo mi się podoba, że zamiast tego, zamiast jak to się mówi, sprite'u, klejnotu, dżema, to mamy taką skrzyneczkę złotą. To tak całkiem ładnie wygląda, estetycznie bym powiedział. A wskoczymy sobie tutaj, bo czemu by nie. Stąd polecimy sobie od razu tutaj. Kiedyś się... Chciałem powiedzieć kiedyś, ale to też teraz zrobiłem. Mianowicie chciałem powiedzieć, że kiedyś się przypadkowo spierdoliłem na sam dół. I wierzcie mi, nie było to nic przyjemnego. Zresztą teraz też to nie było przyjemne, bo straciłem życie. Życie, na które ciężko sobie zapracowałem. Dobra. Dawaj mi go. Kelvin, sam w domu. Remember that these blue thieves haven't stolen eggs only in the magic crafter world. Don't worry, I'll take care of them. I ten wodospad w tle. Ten wodospad w tle cały czas, kurde, jest zamrożony. Jak jest tylko cutscenka. Masakra w ogóle, nie? No powiedzcie, że to jest masakra. No nie mówcie, że to nie jest masakra. Aha, jeden klejnocik zostawiłem. O, fajnie. Bardzo fajnie. Chciałbym się pochwalić, że mamy tak naprawdę wszystko zebrane, bo mamy wszystkie jaja zebrane z całej gry. Dokładnie tak. A teraz możemy stąd spadać na drzewo. Oh yeah. Tak więc zostaje nam już tylko poziom lotniczy i bosik. I możemy sobie spadać stąd na dzisiaj. To by było na tyle, kurczę, pieczone. Zrobiliśmy trzy światy w jednym... O! Życie! 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 Widziałem to! Moje życie! Oddawać mi życie moje! Jeszcze teraz, kurde, zbierzemy sobie z tych. Zbierzemy sobie z tych całych, kurde... No wiecie czego. Te magnetyczne kule, no! Dobra. W takim razie, skoro mamy to już ogarnięte, to nie pozostaje nam nic innego jak Crystal Flight. Ale dobra, zapiszmy sobie, skoro już tak stoję w tym miejscu. Crystal Flight. I no co, let's go. Tu macie na dole japońską nazwę. No i zobaczmy, co ten poziom sobie skrywa. Pamiętam, że z tym poziomem lotniczym nie miałem chyba żadnego problemu. A nie, delikatny miałem. W ogóle, czy tylko ja mam takie wrażenie, że ten poziom lotniczy jest taki łudząco podobny do poprzedniego poziomu lotniczego? Strasznie one podobne do siebie są, w mojej opinii przynajmniej. Ale to wiecie, to jest moja opinia. Ja mogę się oczywiście jak najbardziej mylić, no nie? Nie jestem wszechwiedzący ani wszechomylny. Po prostu mi się tak wydaje, że one są do siebie dosyć podobne. No dobra, nie ma tych latarni, ale jakby sceneria jest bardzo do siebie podobna.
teraz mam wrażenie, że za te samoloty z gnorkami dostajemy trochę więcej czasu niż na poprzednim poziomie lotniczym. Wydawało mi się, że poprzednio za złote skrzynki żeśmy dostawali więcej czasu. Za pierwszym razem. Elegancko. No i spadamy stąd. O Jezu, ale Spyro tak wleciał dziwnie. O, warety kotlety. No to co, Blowhard został, czyli boss, który jest strażnikiem tego świata, tej krainy. I sobie pozbieramy ponownie te kule mocy. O, życie! Patrzcie na to! Ale fart. Teraz jeszcze tutaj musimy zrobić. O, i 30 życie, super! No i o to chodziło, 30 żyć. Jak najbardziej dobry wynik. Możemy teraz lecieć na Blowharda. A Blowhard tutaj się kryje. Tu macie na dole japońską nazwę, o ile jakakolwiek jest. No i co? Ruszamy z koksem. Skopać dupę cymbałowi. W prototypie z czerwca, w tym poziomie wszyscy wrogowie mieli nosić czapki, takie same jaką nosi Blowhard. I mechanika miała wyglądać tak, że aby pokonać przeciwnika, to musiałeś zaatakować właśnie tę czapkę. I to jest Blowhard we własnej osobie. Jeden z prostszych, jeszcze prostszych przeciwników. Zresztą to nie są bossowie, jak już wcześniej mówiłem, to są przeciwnicy. Oni nawet nie zasługują na miano bossów. Powiedzenie, że to są bossowie, to tak jakby, nie wiem, powiedzieć, że trawa jest kurde czarna, nie? To jest na takiej zasadzie trochę. Altair! Thanks for releasing me, Spyro. You have no idea how long I've been trapped in Crystal. And, neither do I. Who are you again? I'm out of here. Spyro, ty naprawdę nie lubisz słuchać historii, kurde, starszych smoków. A powinieneś się uczyć jako młody tytan, jakkolwiek to nie brzmi. No ale tak, z Blowhardem ja jakichś większych problemów nie miałem. No, dobra, może w tej sekcji bardziej miałem problem, bo nigdy nie potrafiłem tak fajnie zsynchronizować i zawsze na dół spadałem. I traciłem w beznadziejny sposób życie, ale tak to... Jeżeli chodzi o samą sobie konfrontację, nigdy żadnych problemów. Nigdy nie straciłem Sparksa, ani nie straciłem życia w konfrontacji z nim. W ogóle ten poziom tak pięknie wygląda, że to się w głowie nie mieści. A najbardziej to mi się podoba właśnie to... Ta zimowa góra, która tutaj jest, nie? Bardzo klimatyczna. Co za kurde cymbał. I on jest serio strażnikiem w Magic Crafters? No nie uwierzę, po prostu nie uwierzę. I dziękuję. Zaliczony poziom. W 100%. Serio. Możecie mi wierzyć lub nie, ale już mamy zaliczony poziom. Nawet wam zaraz pokażę. Światło zapalić, bo się ciemno trochę kurwa zrobiło. No patrzcie, zrobię na 100%. Ja wiem, że ciężko jest wam w to uwierzyć. Zdaję sobie z tego sprawę, że dosłownie wam teraz kopara opadła. Ale naprawdę, serio, tacy są tutaj bossowie w Spyro 1. I nie spodziewajcie się naprawdę żadnego challenge'u po nich.
Może będziemy mieli 31 życie, to by było całkiem supi. Byłoby smerfastycznie. No i 31 życie, proszę państwa. Czego tu chcieć więcej? Dawaj mi 32 życie teraz lepiej. No, udało się w końcu. Nie mogłem tego gnojka złapać. Dobra, żegnamy Magic Crafters. Tuko, balonista. Oni wszyscy są tacy sami. No, i teraz możemy lecieć do Beast Makers. I to jest czwarty świat, więc w tym momencie, moi drodzy, zaczynamy już połowę gry. W tym otóż momencie. A Beast Makers to był świat smoków bagiennych, może tak to powiem, bo tutaj dużo bagiennych poziomów jest. Bardzo zresztą lubię też ten świat. Ale jest jeden poziom, którego nie cierpię wręcz. I przyjdzie dzień, w którym zagramy w ten poziom. Być może nawet jutro to będzie ten dzień. Ale, żeby móc zapisać i zakończyć, to wypadałoby najpierw znaleźć jakiegoś pierwszego smoka. Więc, gdzie jest pierwszy smok? I tu przy okazji mamy gnorków, którzy lubią bawić się elektrycznością. Nie, to nie jest Teres Village, to nie chodzi o ten poziom. Bruno! Nasty Nork is turning our swamp into an electrified junk heap. And it used to be so beautiful. I'm sure it was. No, widać nawet, że te smoki są takie bardzo specyficzne z wyglądu. Save game. I ile mamy procent gry? 56. No, i z takim wynikiem dzisiaj chciałbym zakończyć dzisiejszy dzień i dzisiejszą sesję. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w następnych odcinkach ze Spyro 1. I nie tylko. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zasubskrybujcie kanał po więcej z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Oraz zalecam zapoznać się z moimi socjalami. Linki są pozostawione w opisie. Nagrywałem to 14 sierpnia. Godzina 20:22. I teraz idę chillować bombę. Nara! Nara!